wprowadzenie stanu wojennego dla muzyków rozrywkowych, w ogóle dla instytucji artystycznych, było wielkim ciosem. Ponieważ bywałem w Warszawie, a właściwie po ogłoszeniu stanu wojennego, ponieważ nie miałem co robić w Białymstoku, bo żeśmy w jednym dniu, w jednej sekundzie zostali pozbawieni prawa wykonywania zawodu. Zostaliśmy bez środków do życia. Wszystkie instytucje artystyczne. Dostałem przepustkę na przejazd do Częstochowy i pojechałem do rodziców. I wracając po Nowym Roku, odwiedziłem siedzibę Związku Zawodowego na ulicy Lwowskiej w Warszawie i tam dowiedziałem się, że w Polsce miało miejsce kilka samobójstw. Ludzie nie wytrzymali, szczególnie ci, którzy pracowali tutaj na miejscu, bo ci, którzy wrócili z kontraktów z zagranicy, mieli jakieś zasoby tam dolarowe. Dolar chodził po 130 zł wtedy, w porywach może nawet i więcej. Więc mieli jakieś zaplecze finansowe, żeby to przetrwać, ale ci, którzy pracowali tutaj na miejscu i żyli od pierwszego do pierwszego, no to była tragedia, to był dramat. Kto nie miał zaoszczędzonych pieniędzy. W czasie stanu wojennego do połowy stycznia, a może nawet dłużej, do połowy lutego nie pracowaliśmy. Później udało mi się z kolegami, bo ja już byłem wtedy przewodniczącym Związku Muzyków na województwo białostockie, udało nam się załatwić możliwość grania fajfów w lokalach. Więc już jakiś grosz był. Do godziny policyjnej, od 5 po południu, jak pamiętam, czy od 6, graliśmy takie fajfy i na godzinę policyjną no, wszyscy musieli zwijać się do domu. Pomału to ustępowało, aż wróciliśmy do normy. W każdym bądź razie to był wielki cios. I dla muzyków rozrywkowych, i dla teatrów, i dla różnych instytucji muzycznych, bo w jednej minucie zostaliśmy pozbawieni środków do życia.